kolejny filmik z cyklu Moje Graty. Pokazywałem moje kufry, ale nie pokazywałem wtedy jakoś szczególnie samego stelażu. Stelaż jest, jak widać, na trzy kufry, ale jest modułowy, bo to można zdemontować i dokręcić i zostawić tylko centralkę, czyli ten element tutaj. Te boczne, wszystko to jest modułowe, można to odkręcić. Do tego jest zamontowany zestaw adaptery Monoki do kufrów Givi i Kappa. Tu muszę dokręcić. Widzicie, dobrze, że to kręciłem. I na to wchodzą ze spokojem nawet te większe boczne kufry Kappa. Ja mam 21-litrowe, ale jest jeszcze większa wersja. Ze spokojem też na to wejdą, będą się trzymać. To jest, widać, bardzo mocne. Ja do tego dodałem obcięty wąż tutaj, żeby mi się nie telepał za mocno cały kufer. Jak widać, trzeba co jakiś czas sprawdzić, jak to się trzyma i dokręcić. Ale poza tym mi się to trzyma bardzo dobrze. Ten stelaż ma w tej chwili jakieś 4 lata. To nie jest sklepowy stelaż. Ja go kupiłem od Kowala spod Buku. Bardzo fajny facet, też motocyklista. Firma nazywa się Motostel. Sam to wykonuje. Jeżeli się do niego podjedzie, to można mieć opcję montażu, że on nam to zamontuje. Zresztą też moje gmole są od niego i o tym jest osobny film już u mnie na kanale o montowaniu gmoli. I stelaże też, no jak widać, po tych kilku latach trochę tutaj rdza zeszła tam, gdzie jest otarte, ale generalnie to jest super fajne, przydatne i też chroni zadek przed upadkiem, tak jak gmole chronią przód. Słuchaj, puchy nie chroni, no ale nie przesadzajmy. Gorąco polecam zakup takiego zestawu, chociaż tutaj na centralny, bo to się w mieście zawsze przydaje, dodaje olbrzymią funkcjonalność do motocykla. Boczne głównie używam przy turystycznych jakichś wyjazdach, ale już sam centralny daje o wiele większą pojemność tutaj przewożenia czegokolwiek niż pajączek. Do tego z centralnym ma się automatycznie jakby oparcie dla pasażera, żeby nie spadł do tyłu. I u Roberta, jak się to kupuje, to można jeszcze tam za chyba 15 zł dopłaty. On dawał półeczkę na boczne tutaj kuferki, że zamiast Monoki można było zainstalować sobie sakwy materiałowe na boki, co wychodzi dużo taniej niż kupowanie tych adapterów Monoki, bo one kosztują około 100 i kufrów na Monoki, no bo to też trochę kosztuje, a sakwy można dosyć tanio dostać albo nawet sobie samemu użyć. I podam linka do tego zestawu, ile on mnie wtedy kosztował i na miary jakieś na Roberta. Jeszcze taki suplement dołączony do tego filmu o stelażach, ale w zasadzie dotyczący filmu o narzędziach. Tutaj odkryłem, że to było pauzowane, ten grzybek. I jakby się to zdarzyło gdzieś na wyjeździe, żebym to odkrył, bo raczej ten kufer jest cały czas przyczepiony. Dzisiaj go zdjąłem tylko do nakręcenia tego filmu, więc nie odkryłbym tego, że to się odkręciło. Ale na wyjeździe zdejmuję kufer i chowam na przykład do namiotu. No to gdybym to odkrył na wyjeździe, po prostu otwieram sobie to. Jeszcze mogłem klucz nastawny wziąć, kombinerki. Prościej było mi wyciągnąć narzędzie wielofunkcyjne. I jest już wszystko dokręcone. I po to mam te narzędzia ze sobą.